masz świadomość Historia Polski powinna skłaniać jej mieszkańców do studiowania polityki międzynarodowej, by mogli zrozumieć jej brutalność i potrafili odpowiedzieć na pytanie dlaczego ich kraj tak często padał ofiarą mocarstw nie należałoby też zaniedbywać głębokiej refleksji nad przyszłością Polski: jak duże zagrożenie stanowią dla niej Niemcy i Rosja? Czy Stany Zjednoczone pozostaną zaangażowane w Sojusz Północnoatlantycki i obronę Europy? I w końcu w jaki sposób Polska może zwiększyć swoje szanse na przetrwanie w XXI wieku? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy Masz Świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Rozpocząłem to dzisiejsze spotkanie od fragmentu książki Tragi z Polityki Mocars Johna Majsmajera. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Leszek. Sykulski, doktor nauk o polityce, specjalność geopolityka, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry, panie Rafale. Dziękuję za zaproszenie. Małe sprostowanie Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Przepraszam. A co ja powiedziałem? Geopolitycznego. Tam jestem prezesem honorowym już. A, ale. To... Rozumiem, dobrze. Czyli... Nie ma problemu. Dobrze, dziękuję za tą uwagę. Panie Leszku, co zrobić, żeby rosyjskie bomby nie leciały na polskie miasta? Odpowiadając z punktu widzenia badacza, który zajmuje się geopolityką i któremu bliska jest również realistyczna i neorealistyczna teoria stosunków międzynarodowych, mogę powiedzieć tak, że Nigdy w historii nie ma stuprocentowej gwarancji na uniknięcie wojny. Nie ma. Nigdy nie ma i nikt nie jest w stanie w 100% przewidzieć, czy wojna będzie, czy nie będzie, choćbyśmy poczyniali najlepsze wysiłki, na jakie nas tylko i wyłącznie stać. Nikt nie powie i nie da gwarancji, że w ciągu najbliższych lat nie dojdzie do potencjalnej wojny na którymś z kierunków. Oczywiście jedne kierunki są bardziej zagrożone, inne są mniej zagrożone tymi, tymi działaniami potencjalnymi zbrojnymi. Natomiast odnosząc się do kwestii, do kwestii potencjalnego zagrożenia ze strony rosyjskiej, mówię potencjalnego zagrożenia wbrew tej obowiązującej narracji, która każe nam widzieć na każdym kroku przysłowiowego rosyjskiego agenta i przysłowiowe, już praktycznie żelecące bomby na polskie, na polskie miasta. Ja jestem daleki od takiego. Stawiania sprawy ja jestem daleki od straszenia wojną, choć z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia realizmu, tak jak powiedziałem, podkreślam, nie można wykluczyć wojny polsko-rosyjskiej, tak jak nie można wykluczyć wojny polsko-niemieckiej na przykład. O innych nie wspomnę, ale to też ciekawy, ciekawy temat. Co zrobić, żeby w ogóle nie było wojny? No, minimalizować te zagrożenia, które, które są, i minimalizować te, można powiedzieć, błędne skutki, może inaczej, tę błędną politykę, która jest prowadzona, w, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, z mojej perspektywy, w moim, w moim przekonaniu, polska polityka wschodnia od po roku 1989, a zwłaszcza po roku 1999 po przystąpieniu do NATO, jest polityką nieskuteczną, jest polityką aktywną. Skuteczną i polityką, która jest nakierowana na wtrącanie się wewnętrzne sprawy państw w przestrzeni postsowieckiej, a zwłaszcza mam na myśli tutaj Republikę Białoruś i Federację Rosyjską w mniejszym stopniu, ale również kwestia wspierania opozycji i w ten sposób ingerowania wewnętrzne sprawy rosyjskie w polskiej polityce zagranicznej jak najbardziej zachodzi. Natomiast to, co widzieliśmy po ostatnich wyborach prezydenckich w Republice Białoruś, to było nic innego jak próba, no takiego można powiedzieć nawet że bezpośredniego ingerowania wewnętrzne sprawy tamtego państwa. A pamiętajmy, że Białoruś, Białoruś ma, no jest w specjalnych relacjach z Rosją. Mówimy tutaj o państwie związkowym Rosji i Białorusi. Zwłaszcza po tych ostatnich już umowach integracyjnych jest to, jest to ścis, bardzo ścisła relacja. No i nie trudno się dziwić, że reakcja na próbę wywołania kolorowej rewolucji w, na Białorusi była taka nie inna ze strony białoruskiej. Ja oczywiście w żaden sposób tego, tego nie pochwalam, i uważam, że polskie władze akurat w tym przypadku, w przypadku zagrożenia migracyjnego i czy może inaczej wykorzystywania presji migracyjnej przez władze w Mińsku zachowały się dobrze, zachowały się asertywnie, zachowały się tak, jak się powinny zachować władze suwerennego państwa. Mam na myśli i kwestie płotu, i kwestie skierowania odpowiednich pododdziałów wojska polskiego i innych służb mundurowych. Natomiast co zrobić, żeby rosyjskie bomby nie leciały, potencjalnie nie leciały. No myślę, że przede wszystkim odejść od polityki, od tej polityki, którą dotychczas prowadzimy, czyli polityki jednowektorowej, na rzecz polityki wielowektorowej i na rzecz normalizacji relacji ze, ze wszystkimi sąsiadami. Ja wielokrotnie powtarzałem i powtórzę to na, 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 na pańskiej antenie, na antenie pańskiego podcastu, że zawsze uważałem, że to Niemcy są o wiele większym zagrożeniem dla państwa polskiego niż Federacja Rosyjska. I powiem paradoksalnie i nieco przewrotnie, że nawet gdyby doszło do starcia militarnego między naszymi krajami w ciągu najbliższego, najbliższego czasu, które byłoby, które byłoby, moim zdaniem, pochodną tych dwóch czynników: po pierwsze, wtrącania się Polski wewnętrzne sprawy Białorusi, po drugie, wspierania militarnego Ukrainy, to i tak uważam, że Niemcy są. Perspektywicznie, strategicznie i geopolitycznie poważniejszym przeciwnikiem i większym zagrożeniem dla państwa polskiego, ponieważ Niemcy nie są zainteresowane w istnieniu państwa polskiego. I to bez względu na to, o jakiej frakcji tutaj mówimy, polskich, mówimy niemieckich, niemieckich ugrupowań, generalnie polityka Berlina jest taka, że chcą stworzenia europejskiego państwa federalnego, czyli takiego państwa, gdzie nie będzie miejsca na niepodległą i suwerenną rzecz i tą Polską, no więc mamy tutaj do czynienia z trendem do wymazania państwa narodowego, tak naprawdę zatarcia granic, zatarcia różnic i stworzenia jakiegoś konglomeratu takiego powiedzielibyśmy homogenicznego, etnicznego, wymieszanego, multikulti i i tak dalej. Uważam, że te zagrożenia cywilizacyjne są o wiele, o wiele większe, natomiast ja tutaj nie, myślę, że Problemów granicznych Polska z Rosją nie ma. Natomiast kwestia tego, czy w Polsce są bazy natowskie, czy kwestia czy Polska. Wspiera militarnie Ukrainę, czy Polska ingeruje wewnętrzne sprawy Białorusi, no to już jest sprawa do, do, do przedyskutowania. Ja uważam, że można bardzo wiele spraw załatwić przez dialog. Uważam, że nie powinniśmy się absolutnie zamykać na dialog z Federacją Rosyjską, a to co się dzieje obecnie, ta nienawiść wzbudzana odgórnie, oczywiście wzbudzana i za pomocą metod inżynierii społecznej. No, będzie prowadzić do tego, że nie będzie sytuacji alternatywnej, że, Polska, że polscy politycy znajdą się w takiej sytuacji, w której będą eska... wejdą w, taką, w taki mechanizm eskalacyjny, który, który myślę, że Rosjanie wykorzystają i nawet jeżeli dojdzie do. Nie daj Bóg, oczywiście, gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, nie mówię o wojnie, nawet mówię o jakimś konflikcie ograniczonym, to, to nie będzie tutaj zwycięzców, bo jeżeli wojna będzie się toczyć na naszym, na naszym terytorium, to absolutnie nie będzie, nie, nie, nie będzie tutaj zwycięzców. I ostatnie zdanie, nieco, 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 nieco przydu, przy, przy długiego wstępu, ale myślę, że to jest bardzo istotne. Mocarstwom morskim, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym, czy w odwrotnej kolejności, zwłaszcza Waszyngtonowi. I Londynowi zależy na tym, aby osłabić, maksymalnie osłabić Rosję, aby Rosja nie stała, nie była takim powiedzielibyśmy naturalnym, Równoprawnym, militarnym sojusznikiem Chińskiej Republiki Ludowej. W tej wielkiej grze na eurazjatyckiej szachownicy Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby maksymalnie osłabić Rosję, oczywiście cudzymi rękami. Chodzi o to, aby wyciągnąć kasztany z ognia cudzymi rękami. I, pod, i uważam, że Stany Zjednoczone będą wspierały i będą starały się doprowadzić. Do, do maksymalnego osłabienia Rosji rękami Ukraińców i Polaków. Widzimy zresztą, że szans na to, że bezpośrednio wojska brytyjskie czy wojska amerykańskie włączą się na Ukrainie do walki z żołnierzami rosyjskimi, póki co na razie nie ma. Rozmawiamy 6 maja 2022 roku. Natomiast myślę, że Stany Zjednoczone będą, zrobią bardzo dużo, aby włączyć również niestety Polskę do, do konfrontacji militarnej z Rosją, bo to jest dla nich gwarancja, że Rosja zostanie, zostanie bardzo mocno osłabiona. Natomiast ja osobiście uważam, i chciałbym to podkreślić, że życie żadnego polskiego żołnierza, żadnej kobiety, dziecka, żadnego starca, żadnego polskiego mężczyzny nie jest nie, jest, nie jest warte, na, aby poświęcać je na ołtarzu interesów Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. A dlaczego Pana zdaniem Rosja toczy wojnę na Ukrainie od 2014 roku? Myślę, że pod kątem mechanizmów geopolitycznych, z bardzo podobnych przyczyn, z jakich praktycznie nie doszło, prawie nie doszło do wybuchu III wojny światowej w 1962 roku, mam na myśli oczywiście kryzys kubański. Z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia szeroko rozumianego realizmu politycznego rozumianego jako teoria stosunków międzynarodowych mocarstwa tworzą swoje strefy wpływów i ja tego nie oceniam czy to jest dobrze czy to jest źle wiemy że perspektywa realistyczna w stosunkach międzynarodowych także perspektywa geopolityczna odrzuca aksjologię czyli odrzuca ca wszystkie kwestie moralne etyczne po prostu stwierdza Teoria realistyczna i neorealistyczna, że mocarstwa tworzą swoje strefy wpływów, zabezpieczając swoje interesy, zabezpieczając swoje, swoje zasoby i walcząc o przetrwanie w star starciach między mocarstwami. I to jest naturalna z punktu widzenia realizmu. Kolej rzeczy od czasów starożytnych aż do XXI wieku. I nie zmieniły tego w żaden sposób takie wynalazki jak elektryczność, nie zmieniło tego powstanie mediów masowego przekazu, radia, telewizji, internetu, nie zmieniło tego w żaden sposób to, że dzisiaj każdy, prawie każdy żołnierz na, na, w przestrzeni walki posiada dostęp do telefonu komórkowego, do smartfonu, jest w stanie. Na, na żywo relacjonować to w mediach, w mediach społecznościowych, to absolutnie nie, nie, nie zmieniło tych realiów, realiów stosunków międzynarodowych, systemu po prostu i, i architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Skoro mocarstwa mają prawo do no bo to wynika jakby z natury mocarstw i z tragizmu polityki mocarstw, również używając już tego określenia prezora Mierszajmera, no to, no to jeżeli mają prawa do swoich stref wpływów, to oczywiste, że będą je, je chronić. I Rosja traktuje Ukrainę jako, czy obszar przynajmniej wschodniej Ukrainy, jako swoją naturalną strefę wpływów, jako mocarstwo. I, i w odpowiedzi na próbę przyłączenia, do włączenia tego państwa w struktury obcego paktu, polityczno-militarnego, podjęła próby na, na, rzecz, na rzecz oderwania, na rzecz przekreślenia w ogóle tych, tych, tego procesu. I oczywiście ja tutaj w żaden sposób Rosji nie usprawiedliwiam w sensie ani moralnym, ani etycznym. Chciałem to też bardzo wyraźnie podkreślić, że potępiam każdą przemoc, czy to będzie ta przemoc pod przysłowiowym blokiem na, i, 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 czy tam przed sklepem monopolowym, czy, czy na ulicy, czy na przystanku, czy w autobusie miejskim, czy na stadionie, czy to będzie przemoc w stosunkach międzynarodowych. Uważam, że nie ma usprawiedliwienia dla, dla przemocy, co nie znaczy, że jako badacz zajmujący się właśnie geopolityką, no nie jestem w stanie przejść do porządku dziennego, analizując polityki, politykę mocarstw nad, nad kwestiami etycznymi i moralnymi. I, na, i na, na zasadzie analogii po prostu stwierdzić, że gdyby dzisiaj Federacja Rosyjska chciała stworzyć bazy wojskowe w Meksyku. Gdyby Federacja Rosyjska dzisiaj chciała stworzyć bazę rakietową na Kubie, gdyby dzisiaj Federacja Rosyjska chciała wciągnąć do ODKB, czyli do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, na przykład Kanadę, mówimy tutaj o organizacji nazywaną rosyjskim NATO, to jestem przekonany i mogę tutaj um, założyć się o to, że, że w bardzo krótkim czasie, czy to na Kubie, czy w Meksyku, czy w Kanadzie, zostałaby zrobiona jaka jakaś rewolucja, jakieś zamieszki społeczne, jakiś pucz wojskowy no albo po prostu doszłoby do otwartej agresji militarnej Stanów Zjednoczonych, no pewnie pod jakimś szyldem obrony demokracji, praw człowieka i tak dalej i tak dalej, ale generalnie przyczyny oczywiście nie tkwiłyby ani w obronie demokracji, ani praw człowieka, bo nie chodzi o to przecież na Ukrainie, e, tylko chodziłoby o zachowanie równowagi sił i dokładnie o to moim zdaniem chodzi Federacji Rosyjskiej o zachowanie równowagi sił między Blokiem polityczno-militarnym tworzonym przez Stany Zjednoczone, a tym blokiem polityczno-militarnym tworzonym przez Federację Rosyjską. A czy Pana zdaniem na Ukrainie mamy do czynienia z wojną zastępczą? Jeśli tak, to kto z kim walczy i dlaczego? No ja myślę, że już możemy pokusić się o takie pierwsze próby oceny, choć jako historyk z wykształcenia wiem, że aby być ostrożnym w takich kategorycznych ocenach, jeśli chodzi o, 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 o procesy, które jeszcze nie, nie, nie zakończyły się, a przecież wojna na Ukrainie cały czas się toczy. Toczy się od ośmiu lat w sposób otwarty. Federacja Rosyjska toczy tę wojnę od, od 24 lutego 2022 roku. Chociaż oczywiście można sobie zadawać pytanie, czy to jest rzeczywiście inwazja pełnoskalowa, która ma na celu okupację całej Ukrainy. Czy tylko na razie póki co ograniczona, ograniczona inwazja, inwazja mająca na celu znacznie, znacznie mniejsze, powiedziałbym, strategiczne czy operacyjne cele? Moim zdaniem dopóty, dopóki nie zostanie ogłoszona powszechna mobilizacja i dopóki Rosja nie rzuci na Ukrainę więcej, większą liczbę wojsk, Przynajmniej o 50% niż wynoszą stany osobowe sił zbrojnych Ukrainy, no to trudno mówić tutaj o takiej, o takiej inwazji, która miałaby realne szanse na okupację, okupację całej Ukrainy. To tyle. Natomiast jeśli chodzi o kwestię proxy war, wojny zastępczej, myślę, że zaczyna to iść w tym kierunku. Ten proces zaczyna przypominać powoli właśnie wojnę, wojnę zastępczą. Ci najbardziej, powiedziałbym, radykalni publicyści, komentatorzy, którzy zajmują się właśnie tym tematem, komentowaniem na bieżąco tego, tema, tego konfliktu, już uważają, że jest to wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Ja obecnie, no na, w stan na 6 maja 2022 roku, nie poszedłbym jeszcze tak daleko w tych, w, tych, w tych ocenach. Nie byłbym taki radykalny w tych ocenach. Natomiast uważam, że mamy do czynienia z wojną ze swego rodzaju wojną zastępczą, gdzie Ukraina jest wspierana w sposób otwarty przecież przez kraje NATO, zwłaszcza Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Oraz ich bardzo wiernego sojusznika, junior partnera Polskę. I w tym kontekście niewątpliwie Stany Zjednoczone toczą walkę z Rosją, są stroną pośrednią w konflikcie, ale toczą tę walkę nie swoimi ludźmi, tylko swoim sprzętem. I to jest niezwykle korzystne, to jest niezwykle korzystne z punktu widzenia, z punktu widzenia mocarstwa. A jak pan ocenia politykę naszego rządu wobec konfliktu na Ukrainie i co według pana stoi u jej podstaw? Ja jestem politycznie niepoprawny i nie mam zamiaru być politycznie poprawny. Jestem bardzo krytycznie nastawiony wobec tej polityki, ponieważ dostrzegam nie tylko piękny, szlachetny i dobry wysiłek, Społeczeństwa, narodu polskiego, jeśli chodzi o niesienie pomocy humanitarnej. Tutaj, jeżeli chodzi o nie politykę rządu, tylko postawę społeczną, uważam, że Polacy zdali egzamin, zdają cały czas ten egzamin, wyręczają rząd, wyręczają państwo, pokazali bardzo dużo serca i z punktu widzenia czysto ludzkiego jestem z tego po prostu bardzo dumny. Natomiast z punktu widzenia Geopolityka i realisty, uważam, że polityka polskiego rządu jest karygodna. Polityka polskiego rządu jest karygodna na kilku polach. Po pierwsze, ja rozumiem, że można nie wszystko przewidzieć, że można było nie przewidzieć skali inwazji rosyjskiej. Tak jak powiedziałem, możemy się spierać, czy to jest skala, czy to jest taka. Pełna skala, na którą stać dzisiaj Rosję, i ma to rzeczywiście na celu okupację całej Ukrainy, czy jest, to, czy jest to inwazja o charakterze ograniczonym, bez powszechnej mobilizacji, bez wypowiedzenia wojny, przyrzuceniu no mniejszych sił niż Ukraina dysponuje, jeśli chodzi o siły zbrojne, ale to jest bez różnicy, jeżeli oceniamy postawę państwa polskiego wobec zagrożenia migracyjnego. Migracja, duża migracja zwłaszcza, zawsze jest wielkim sprawdzianem dla każdego państwa. I pytanie, czy Polska w ogóle była przygotowana na większą skalę migracji? Pytam się, gdzie są obozy dla uchodźców? Już nie mówię tutaj o kwestii, kwestii zagrożenia epidemicznego, przecież wiemy doskonale, jak rząd polski. polski a, Jakie ograniczenia potężne nakładał na Polaków, jak bardzo gnębił polskich przedsiębiorców tymi lockdownami, jak wielki reżim sanitarny był, był wprowadzony, jak to mocno odbiło się na gospodarce. Wszyscy zresztą odczuwamy koszty gospodarcze tych lockdownów już dzisiaj. A tutaj nagle okazuje się, że można blisko 3 miliony ludzi wpuścić bez paszportów covidowych, bez kwarantanny, mimo iż w tym samym czasie, kiedy granice polsko-ukraińską przekraczały setki tysięcy uchodźców, część Polaków jeszcze musiała, wracając za granicy, odbywać kwarantannę. No, warto się nad tym zastanowić. Po drugie, wiemy doskonale z historii, z dobrych dzieł historyków, także byłych oficerów służb specjalnych, że wielkie migracje zawsze są okazją do plasowania agentury nielegalnej. Więc wypadałoby jednak z punktu Co widzenia. Co bezpieczeń... znaczy plasowania? Chodzi o umieszczanie osób, które pod, no właśnie, można powiedzieć, takim płaszczykiem uchodźcy zaczynają się wtapiać we wrogie społeczeństwo, zaczynają normalnie pracować, nie zwracając uwagi na, 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 na zainteresowanie służb specjalnych, natomiast tak naprawdę są oficerami, wyszkolonymi oficerami wywiadu, którzy mają na celu właśnie wtopienie się we wrogie społeczeństwo jako właśnie uchodźcy, a po. są budzeni jako tak zwane śpiochy. Po kilku, a nawet kilkunastu latach, myślę, że tutaj, że tutaj sprawa Anny Chapman jest takim, takim dobrym przykładem, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. A jeżeli kogoś bardziej interesuje, jeżeli pana redaktora interesuje również ten, ta tematyka, to serdecznie polecam książkę, której autorem jest generał Andrzej Kowalski, były, były szef służby wywiadu wojskowego pod tytułem, pod tytułem Rosyjski Sztylet. To jest właśnie o agenturze nielegalnej. Wiemy z historii, że Rosjanie, Sowieci wykorzystywali Zawsze większe takie, takie powiedzielibyśmy ruchy migracyjne, w tym oczywiście wojenne. I około wojenne do, do właśnie plasowania tej agentury nielegalnej we wrogich społeczeństwach, czy potencjalnie wrogich społeczeństwach. Z tego chociażby punktu widzenia obozy dla uchodźców byłyby czymś niezwykle, niezwykle korzystnym, pozwalałyby sprawdzić polskiemu konrywiadowi, czy polskim konrywiadom, bo mamy i wojskowy, i cywilny, tak zwany cywilny, do tego, aby sprawdzić tych, te osoby, które przybywają do nas, kim są tak naprawdę. Bo to, że przybywa kobieta z dzieckiem, to nie znaczy, że kobieta nie może być oficerem wywiadu. no Akurat tak jest, że we współczesnych wywiadach, zwłaszcza w państwach zachodnich, ale w tym także w Rosji czy, czy, na, czy na Białorusi, kobiet w wywiadzie jest całkiem, całkiem sporo. Więc, więc tutaj wypadałoby to zrobić. Natomiast to jest, to jest jakby jedna sprawa. Uważam, że polskie społeczeństwo wyręczyło rząd zresztą w wielu sprawach polskie społeczeństwo wyręcza rząd, natomiast, natomiast bardzo, bardzo źle się dzieje dla bezpieczeństwa wewnętrznego, że państwo polskie nie było przygotowane do tego. I to, że dzisiaj bardzo wielu obywateli Ukrainy jest w polskich, w polskich domach, no to będzie na dłuższą metę także potencjalnie generowało różnego rodzaju problemy, niekoniecznie te, te wywiadowcze. Natomiast ta polityka rządu, która jest polityką wspierania militarnego Ukrainy, jest, ja ją oceniam negatywnie, Uważam, że jest to absolutnie niepotrzebne ryzykowanie bezpieczeństwem państwa polskiego. Byłaby to sytuacja zupełnie inna, gdyby Polska była dzisiaj krajem silnym militarnie, gdyby, gdy, gdyby Polska miała dzisiaj bardzo dobrze rozwinięte siły zbrojne, gdybyśmy mieli skuteczną, nowoczesną obronę, obronę powietrzną. Gdybyśmy dyspo, dysponowali także bardzo dobrą i skuteczną obroną cywilną, także gdybyśmy dysponowali całą infrastrukturą ochronną dla ochrony ludności cywilnej. Mam na myśli różnego rodzaju schronienia, w tym schrony dla, dla cywilów. Natomiast doskonale wiemy, że wygląda to tragicznie, co potwierdzają, potwierdzają raporty Najwyższej Izby Kontroli z ostatnich, z ostatnich 10 lat. A... No ale przepraszam, tutaj się wtrącę, no, bo może być takie myślenie, że oczywiście nie mamy tego wszystkiego, kto... O czym Pan mówi, no ale jesteśmy w NATO i chroni nas artykuł 5. No tak, no ale tu znowu włączę swoją perspektywę, którą, którą, którą się posługuje, swoją perspektywę badawczą, jaką jest geopolityka, i, i, i w pewnym sensie również teoria neorealistyczna. I uważam, że tutaj sojusze międzynarodowe są jedynie dopełnieniem. To jest zupełnie inne przedstawienie sprawy niż to, co mamy w, w obecnej strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 12 maja 2020 roku, gdzie możemy przeczytać, że podstawą bezpieczeństwa Polski właśnie jest, jest udział w sojuszach, jest, to kolek jest ten kolektywny system bezpieczeństwa. Natomiast historia nas uczy, i to nie tylko ta historia z wieku XXI, XX, nie tylko historia Kurdów na Bliskim Wschodzie, nie tylko historia Polski w okresie II wojny światowej, ale. Wiele, wiele różnych historii, łącznie z wojną pelopone peloponeską i dylematem melijskim, kiedy Melijczycy zostali pozostawieni sami sobie przez, przez Spartan. Uczy nas, że te sojusze no, raz są dotrzymywane, raz nie, i to jest wielkie ryzyko liczyć tylko i wyłącznie na sojusznika. Ja uważam, że kwestia potencjalna, bo nie wiemy, czy MiG-29 zostały przekazane, czy nie przekazane, no powiedzmy, że nie zostały przekazane, ale były, była taka opcja rozważana, że, że mogą zostać przekazane. Podobnie jak kwestia czołgów. Ja uważam, że jest to absolutnie niepotrzebne. Jest to absolutnie niepotrzebne, ponieważ Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie wiąże. Nas nie wiąże w ogóle nas artykuł 5 w stosunku do państwa ukraińskiego. Między Polską a Ukrainą jest bardzo wiele rozbieżności interesów. Ja zdaję sobie sprawę, że taki konflikt na pewien czas zawiesza niektóre, niektóre z tych konfliktów, natomiast absolutnie nie wolno nam ryzykować naszym bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo Ukrainy to jest bezpieczeństwo Ukrainy. Natomiast dawanie pretekstu Rosji do uderzenia w, w polskie siły zbrojne, które, które uczestniczą w przekazywaniu broni na Ukrainę. To jest niebezpieczna gra, która grozi włączeniem państwa polskiego do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Pamiętajmy, nie tylko z Rosją, ale z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Uważam, że jest to polityka nieodpowiedzialna i ja się takiej polityce hmm, sprzeciwiam. A w takim razie, jak inaczej pan uważa, że czy, po, powinniśmy pomagać Ukrainie jako tej stronie słabszej? Nam przypomina się. 39, gdybyśmy wtedy otrzymali wsparcie od to, to, to wsparcie, które, które, które nam zapewniano przynajmniej w sferze werbalnej, może nasza historia potoczyła się by inaczej. Ja w wywiadzie, który udzieliłem całkiem niedawno dla tygodnika Najwyższy Czas, sformułowałem taką formułę first to fight first to help last to fight czyli pierwsi do pomocy ostatni do walki i uważam, że ta pomoc, którą powinniśmy świadczyć Ukrainie, to przede wszystkim pomoc humanitarna, ale pomoc humanitarna robiona z głową, z głową, nie na zasadzie narażania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego i tworzenia sobie zagrożenia kontrywiadowczego na następne kilkanaście lat. A niestety, moim zdaniem, wiele wskazuje na to, że Polska będzie za kilkanaście lat miała bardzo duże problemy, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne i zagrożenie konrywiadowcze, bo dzisiaj Rosjanie, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, znając historię, historię rosyjską, i sowieckich służb specjalnych, dzisiaj plasują agenturę nielegalną pod szyldem pod płaszczykiem właśnie mm, migracji. I to, I to warto mieć na uwadze. Uważam, że pomoc humanitarna, tak, robiona z głową, robiona mądrze, robiona długofalowo. Jeżeli chcemy część tutaj obywateli Ukrainy za, zostawić, że tak powiem, w obrębie państwa polskiego, wykorzystać ich potencjał i dać, dać drugą szansę, że tak powiem, to należy robić to również z głową, nie na zasadzie tworzenia get dla, dla Ukraińców, ale na zasadzie asymilacji. Trzeba doprowadzić do stworzenia mądrej strategii asymilacyjnej, Polityki asymilacyjnej państwa polskiego, i to, i to jest nasz, nasza racja stanu w mojej, w mojej ocenie. Natomiast ja bym absolutnie nie porównywał tego, co było 70 lat temu, do tego, co jest obecnie. Pamiętajmy, że Wielka Brytania i Francja nie graniczyły z Polską. Pamiętajmy, że nie było takich rozbieżności um, ani jeśli chodzi o kwestie historyczne, ani jeśli chodzi o kwestie gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią, czy Polską a Francją w dwudziestoleciu międzywojennym, niż są takie, które widzimy dzisiaj. Po historii, po historii stosunków polsko-ukraińskich, to pamiętajmy o tym, że 24 lutego 2022 roku, wbrew twierdzeniom wielu wielu polityków polskich, wielu przedstawicieli polskiego establishmentu wcale nie wymazał z pamięci ludobójstwa na Wołyniu z 1943 roku. Absolutnie nie. To, to, to do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, ale jestem ostatni, który by akurat dzisiaj wyciągał kwestię kwestię powiedzmy tutaj, tutaj rozliczania rozliczania tego. Trzeba poczekać na okres pokoju, trzeba poczekać na, roz, na zakończenie wojny na Ukrainie i wtedy będzie, trzeba kontynuować dialog i kwestię stanie twardo na stanowisku polskiej polityki w zakresie pamięci historycznej. To, ale oczywiście tego w tym momencie robić, robić nie wolno, co nie zmienia faktu, że, że Polska wiele rozbieżności ma. Pamiętajmy, że mając tak skomplikowane relacje z Rosją, tocząc konflikt od 2014 roku, Ukraina była w stanie zablokować tranzyt kolejowy do Polski, uderzając w, w, w interesy spółki PKP Cargo. Tutaj w grudniu kilkadziesiąt transportów z Chin do Polski nie wjechało przez władze, przez decyzję władz w Kijowie. No to jest absolutnie nie, niebywała, nieprawdopodobna, wręcz niewiarygodna historia, gdzie państwo toczące konflikt zbrojny ze swoim sąsiadem jednocześnie uderza w interesy gospodarcze w drugiego swojego sąsiada, który udziela mu pomocy. No ta, tego na to absolutnie zgody, zgody być nie powinno. John Meisschmeier, do którego często pan się odwołuje, autor tragizmu polityki mocarstw, który, który cytowałem na wstępie naszej rozmowy i, wielkie, i książki Wielkie Złudzenie, którą polecam, ostatnio wydała tę książkę Nowa Konfederacja, twierdzi, że gdyby Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, zaakceptowały żądania Rosji z grudnia ubiegłego roku wobec Ukrainy, to Rosja byłaby usatysfakcjonowana. No i nie posunęłaby się dalej w swoich roszczeniach. Czy y, to nie jest jednak przejaw jakiejś naiwności ze strony y, Meischmayera, znanego na świecie realisty? Rosja przecież podobnie jak USA, to mocarstwo, byłe imperium, y, a imperia nie y, zatrzymują się. Rozszerzając własne swe strefy wpływu, zyskują dominację, to już pan o tym mówił, Jakie jest pańskie zdanie w tym aspekcie? No ja myślę, że warto spojrzeć na cały kontekst strategiczny, o którym mówił profesor John No Przede wszystkim mówimy tutaj o kontekście, tych rosyjski, tej rosyjskiej propozycji nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. To mówimy tutaj o, tym, o tej propozycji sformułowanej przez? Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji, 17 grudnia 2021 roku. Tam były trzy punkty wyjścia do dyskusji, do debaty na temat tego bezpieczeństwa europejskiego w, no można powiedzieć, na początku trzeciej dekady XXI wieku. Chodziło o kwestię moratorium na rozszerzenie NATO, chodziło no, tak naprawdę o to, żeby nie, nie przyłączać do NATO Mołdawii, Ukrainy i Gruzji. Po drugie, chodziło o to, aby wycofać bazy. A przynajmniej ofensywną broń natowską z państw, które przystąpiły do NATO po 1997 roku. Rosja argumentuje, że skoro Sojusz Północnoatlantycki posiada nuklearne siły odstraszania nuklearne, siły no, o charakterze strategicznym, zdolne do, do powstrzymywania ataku na pasi, to nie ma najmniejszej potrzeby, aby dyslokował swoje jednostki, powiedzmy, pancerno-zmechanizowane, czy jednostki sił powietrznych w krajach, które przystąpiły po 1997 roku. No i wreszcie trzecia sprawa to jest nierozmieszczanie broni ofensywnej wzdłuż granic Rosji, czy też w pobliżu granic Rosji. No to nie zostało jakoś specjalnie sformułowane. Rozumiem, że tutaj chodziło o rosyjskiej dyplomacji, o doprecyzowanie tego w toku szczegółowych konsultacji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, do której zapewne również się Odniósł profesor Miersheimer, bo trzeba pamiętać, że tych wypowiedzi amerykańskiego politologa było, było znacznie więcej. W, w tym kontekście one wzbudziły bardzo duże poruszenie, także polskiego wydawcy Miersheimera, o którym pan wspomniał. Natomiast mnie to absolutnie nie dziwi, jakby wypowiedzi profesora Miersheimera, a zwłaszcza to, że polski wydawca jest zdziwiony, że środowisko Nowej Konfederacji jest zdziwione, że profesor Mierszheimer mówi takie rzeczy, no to znaczy, że ktoś nie doczytał Miersheimera, że ktoś nie obserwował kampanii wyborczej, kiedy. Kiedy, kiedy, kiedy Miersheimer i ponad 100 innych intelektualistów amerykańskich poparło Joe Bidena, chcąc, jeśli nie nowego resetu, to na pewno nowego otwarcia z Rosją w stosunkach w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. No to tyle. A natomiast druga kwestia to jest, to są oczywiście porozumienia mińskie. To są porozumienia mińskie, i moim zdaniem, moim zdaniem, to jest moje zdanie, moje subiektywne zdanie. Gdyby prezydent Załęski, gdyby rząd ukraiński zdecydowali się na realizację porozumień mińskich, czyli tych układów z września 2014 roku i z lutego 2015 roku, które zakładały m.in. nadanie specjalnego statusu Donbasowi, ale przypomnę, że w ramach granic Ukrainy, w, ra w ramach. Państwa ukraińskiego, to 24 lutego 2022 roku by nie było. Natomiast moim zdaniem, i widać to dzisiaj już z pewnej perspektywy kilku miesięcy, Stanom Zjednoczonym niezwykle zależało, czy tej ekipie, która rządzi od stycznia 2021 roku, bardzo zależało na eskalacji napięcia w, na w naszej części Europy, aby osłabić Rosję. Stąd szkolenia, bardzo rozbudowane szkolenia dla IPR-owe, dla administracji ukraińskiej. I dla sił zbrojnych Ukrainy, i szkolenia wojsk specjalnych Ukrainy, i dozbrajanie wojsk ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. Mając taki w cudzysłowie parasol ochronny, bo okazał się to żaden parasol tak naprawdę, władze ukraińskie grały bardzo wysoko, licytowały bardzo wysoko z Rosją. No i nie, nie, nie godząc się na realizację porozumień mińskich, porozumień a wiemy doskonale, że od 2015 roku tutaj już grupa normandzka bardzo mocno też naciskała na na władze w Kijowie, aby te, te porozumienia zrealizować. Mówimy oczywiście o fo tym formacie normandzkim: Niemcy, Rosja, mm, Francja i Ukraina. No To było jasne, że to doprowadzi prędzej czy później do konfrontacji. No, tylko była kwestia skali. No, wielu komentatorów, nie chcę powiedzieć większość, ale, ale wydaje się, że jednak większość uważa, że ograniczy się to do, do południa Ukrainy, do Donbasu, że jednak nie będzie takiego uderzenia rakietowego na cały na terytorium Ukrainy czy, na, czy oblężenia Kijowa wiemy, że i szef wywiadu wojskowego Francji został odwołany, w związku z tym, że nie przewidział takiej skali i wiemy, że szef BND niemieckiego wywiadu cywilnego utknął 24 lutego na Ukrainie, nie mogąc wyjechać, no bo też wywiad nie przewidział, że, że dojdzie do, do ostrzału rakietowego obejmującego no, praktycznie całe terytorium pra Ukrainy, zasięgiem. W związku z tym myślę, że myślę, że to, to zadecydowało. Nie przyjęcie porozumień, nie, nie, nie włączenie się w realizacji porozumień mińskich przez Ukrainę i odrzucenie przez Stany Zjednoczone jakiejkolwiek w ogóle debaty na temat nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. No dobrze, to wróćmy do tych, do takiego spojrzenia szerszego na to, co się dzieje na Ukrainie pozwalającego zrozumieć mechanizmy, które rządzą polityką międzynarodową mocarstw. Proszę opowiedzieć na przykładzie właśnie Ukrainy, ale też jakichś no, jakiś innych przykładów, innych konfliktów zbrojnych na świecie, jak te mechanizmy faktycznie działają. Wspomniał już Pan o Kubie, i myślę, że to też dobry, dobry przykład, żeby go w tym miejscu rozwinąć, bo tak jak rozmawiam ze znajomymi, myślę, że ma mała świadomość jest tego, co się działo w 1962 na Kubie. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj! Tak, no to więc mówiąc o tych mechanizmach, ja mogę mówić z punktu widzenia. Um subdyscypliny badawczej, którą się zajmuje, czyli geopolityki, subdyscypliny nauk politycznych. Bardzo bliska jest mi także, tak jak powiedziałem, teoria realistyczna i neorealistyczna w stosunkach międzynarodowych i z tej perspektywy mogę, mogę zarysować, czy to kryzys ten karaibski z 1962 roku, który miał miejsce w październiku na Kubie, czy, 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 inne, czy inne. I tutaj myślę, że trzeba Powiedzieć o kilku takich podstawowych zasadach, które zdaniem realistów i zdaniem geopolityków kształtują stosunki międzynarodowe. Po pierwsze, jest, ki jest kilka takich podstawowych założeń, z których myślę, że dwa warto absolutnie podkreślić na samym wstępie. Po pierwsze, to co, o czym pisał Kenneth Waltz. Wybitny, wybitny amerykański, właśnie realista strukturalny, a mianowicie, że światem rządzi anarchia, nomenomen, tak? Że na świecie panuje anarchia, że system stosunków międzynarodowych jest anarchiczny. To znaczy, że nie ma jednego arbitra, nie ma jakiegoś demiurga, który by regulował relacje międzynarodowe, nie ma jednej organizacji. No, na pewno nie jest taką organizacją ONZ, na pewno nie była nią Liga Narodów w dwudziestoleciu Międzywojennym. Nie ma, okresowo oczywiście bywają takie państwa jak supermocarstwa, które są w stanie narzucić. Swoją wolę i być takimi dystrybutorami dóbr publicznych, ale faktem jest, że nigdy na trwałe w historii się to nie udało zrobić i patrząc na całą historię, en bloc, tak całościowo, widzimy, że system stosunków międzynarodowych jest systemem anarchicznym. Nie ma jednego arbitra. W związku z tym y, państwa zdane są na własne siły bądź na tworzenie sojuszy. Y, I drugie bardzo ważne zastrzeżenie, jeśli chodzi o te mechanizmy, to fakt, że każde. Y, Państwo, a zwłaszcza każde mocarstwo dąży do przetrwania. To przetrwanie jest. Tym najważniejszym, podstawowym, rudymentarnym, fundamentalnym celem polityki każdego państwa. Nie kwestia idei, nie kwestia etyki, nawet nie kwestia prosperity, nawet nie kwestia wzrostu ekonomicznego i dobrobytu swoich obywateli czy elit danego, danego państwa, bo to różnie bywa z tymi proporcjami, ale właśnie przetrwanie jest najważniejszym, najważniejszym najważniejszą zasadą. I patrząc z perspektywy tych dwóch fundamentów, takich dwóch podstawowych filarów, możemy spojrzeć na stosunki międzynarodowe jako grę o przetrwanie i zapewnienie sobie jak najlepszej pozycji w rywalizacji o wpływy. W rywalizacji o wpływy, w rywalizacji o przewagę, bo to walka o przewagę jest tak naprawdę bardzo istotna, a jeżeli tej przewagi nie można osiągnąć, to walka o równowagę, równowagę sił. Patrząc na kryzys kubański, bo myślę, że jakby też ramy czasowe pańskiego programu nie pozwolą na omówienie kilkunastu na przykład takich, 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 takich kryzysów, więc proponuję jeden współczesny kryzys i jeden kryzys z zamierzchłej przeszłości. Skoro już wywoła, wywołaliśmy razem kryzys kubański, który miał miejsce między 15 a 28 października 1962 roku na Kubie, no to warto zarysować, że było to w okresie zimnej wojny, w okresie funkcjonowania dwóch bloków polityczno-militarnych, a cały kryzys był spowodowany rozmieszczeniem przez związek sowiecki pocisków balistycznych średniego zasięga pocisków oczywiście na Kubie stąd nazwa tego kryzysu które bezpośrednio zagrażały terytorium Stanów Zjednoczonych Warto, warto oczywiście mieć także na uwadze, że Stany Zjednoczone jeszcze wcześniej, w latach 1959-1960, rozmieściły takie pociski balistyczne na terytorium państw europejskich. Tu no, m.in. na terytorium Włoch czy, czy, czy Turcji. Więc także stosunkowo nie, nie, niedaleko, jeśli chodzi o granice Związku, Związku Sowieckiego i do dzisiaj ten kryzys jest uznawany za największy w historii, w historii, w historii świata powojennego po 1945 roku. Kiedy wywiad amerykański odkrył, że, że istnieją na Kubie takie dziwne budowle, a odkrył to na początku sierpnia 1962 roku, odkrył także taki ruch dosyć, dosyć, dosyć no powiedzielibyśmy nadmierny wojska, Sowieckich w kubańskich, w kubańskich portach, no to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy wprowadził blokadę morską Kuby. Chodziło o blokadę transportu środków, środków wojskowych, środków militarnych, no i oczywiście zażądał zarządzał wycofania tych, tych rakiet. No i tutaj tak naprawdę mieliśmy realną, potencjalną groźbę wybuchu konfliktu nuklearnego między tymi dwoma mocarstwami, między dwoma blokami polityczno-militarnymi. Ten konflikt, mówiąc w bardzo dużym skrócie, został zażegnany wtedy, kiedy po żądaniach amerykańskich, po żądaniach prezydenta Kennedy'ego Nikita Chruszczow... Przewodni, pierwszy sekretarz KC, KPZS, czyli Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, nakazał 28 października no, wycofanie wycofanie tej, tej sowieckiej broni, kazał zawrócić te statki i, i, i dokonać demontażu tych, tych wyrzutni rakietowych. Generalnie ten, przy, ten przykład, przykład kryzysu kubańskiego pokazuje, że. Mm, Drabina eskalacyjna ma zawsze określoną liczbę pewnych, pewnych byśmy powiedzieli, możliwych szczebli do, do, do wprowadzenia i pokazuje, że każde państwo dąży do osiągnięcia przewagi w stosunkach międzynarodowych, ale jednocześnie dąży do przetrwania, że każdy konflikt tak naprawdę można rozwiązać na tej płaszczyźnie chęci przetrwania przez, przez mocarstwa jest to z jednej strony tragizm polityki mocy, o którym pisał Miersheimer, że dążą one do maksymalizacji potęgi, no będąc niepewnym, działając w środowisku anarchicznym, ale z drugiej strony jednak można uniknąć tego konfliktu nuklearnego, wejścia na tę ostatnią powiedzmy, ten ostatni szczebel drabiny eskalacyjnej poprze, poprzez groźbę no, totalnej wojny termojądrowej, bo takiej, o takiej mo, możemy współcześnie już mówić, czy groźbie takiej takiej, 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 takiej wojny, no przez właśnie strach. A przykład współczesny. To był bardziej współczesny, bo to największy konflikt, największy konflikt na świecie, taki no grożący, czy znaczy największy, największy kryzys, który groził konfliktem nuklearnym. Myślę, że do takiego poziomu jeszcze nie doszliśmy, jeśli chodzi o obecny, o obecny czas, bo żaden z konfliktów po roku 1991 po rozpadzie dezintegracji Związku Sowieckiego no nie wskazywał na taką groźbę. Obecny konflikt mimo już bardzo ostry, to jeszcze, moim zdaniem, nie wszedł na taki pułap. Natomiast gdybyśmy mieli, mówiąc o tych mechanizmach, które pan wywołał, przywołać jakiś konflikt z zamierzchłych czasów, bo zamierzchłe czasy to dla mnie jako dla historyka nieco nieco Nie Rozumiem. Ja, ja miałem to... trochę, pytając o współczesność, miałem na względzie właściwie to, co się zadziało 28 kwietnia bieżącego roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że administracja Bajdena ostrzega wyspy Salomona, że Stany Zjednoczone podejmą działania przeciwko narodowi południowego Pacyfiku, jeśli niedawno zawarta umowa o współpracy z Chinami zagrozi interes są USA i sojuszników no, USA jest... się pro, boją tego, żeby nie zainstalowano, na Chińczycy nie zainstalowali bazy wojskowej na wyspach Salomona. No, póki co tego jeszcze nie ma, natomiast, natomiast rzeczywiście ten przykład, który pan wywołał z wyspami Salomona jest, jest bardzo dobry, bo on pokazuje, że Stany Zjednoczone zareagowały bardzo agresywnie, bardzo nerwowo na, na rozmieszczenie, na potencjalną w ogóle groźbę rozmieszczenia. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby wyspy Salomona miały przystąpić do szanghajskiej organizacji współpracy, albo gdyby Federacja Rosyjska chciała włączyć do rosyjskiego NATO, do ODKB, Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego Wyspy Salomona, i wspólnie z Chińczykami zaprosiłaby ich do szanghajskiej organizacji współpracy, no to myślę, że, że bardzo szybko i nie wykluczam tego, że na Wyspach Salomona dojdzie do jakiegoś puczu, do jakiejś rewolty, do jakiejś rewolucji społecznej, może do jakichś wybuchów. Albo może nawet do otwartej interwencji wojskowej, bo każde mocarstwo chroni swoje, swoje interesy. Ale to nie znaczy, że każdy sojusznik zawsze pomoże. Tutaj odwołuję się bardzo skrótowo już do tego przykładu z zamierzchłych czasów. Wojna peloponeska, V wiek przed naszą erą. Właściwie, tak naprawdę dwie wojny peloponeskie, świetnie zilustrowane w, w pracy w książce o tym samym tytule Tukidydesa, wybitnego, wybitnego greckiego historyka, które do dziś stanowią no, taką Biblię dla osób studiujących stosunki międzynarodowe, ale także dla realistów. Ponieważ w okresie, w okresie tej, tej, tego starcia, tego konfliktu między morskimi Atenami a lądową Spartą doszło do oblężenia wyspy Melos. I wtedy właśnie delegacja ateńska, która zażądała poddania się, darując życie oczywiście wszystkim, wszystkim mieszkańcom Melos, użyła bardzo ciekawych argumentów realistycznych. To nazywane jest w nauce o stosunkach międzynarodowych czy w naukach politycznych szeroko rozumianych mianem dialogu melijskiego. Odwołując się właśnie do argumentów, do argumentów realistycznych, mówiąc, że Spartanie nie przyjdą pomocą Melijczykom, bo nawet jeżeli miałoby to grozić utratą reputacji przez Spartan, to jednak wdanie się w otwarty konflikt na niewygodnym terenie, czyli na morzu. Wiemy, że Spartanie nie mieli tak silnej floty jak Związek Ateński, będzie absolutnie nie kalkulowało się Spartanom. Natomiast Melijczycy unieśli się honorem, unieśli się ambicjami, unieśli się także wiarą w ten sojusz. Do dzisiaj zresztą dialog Melijski jest analizowany także z perspektywy teorii gier, która zajmuje się takim, powiedziałbym, nie tylko matematycznym, bo już, bo już teoria gier ma nie tylko matematyczną formę, ale w ogóle naukowym rozpatrywaniem sytuacji konfliktu i współpracy i podobnie zresztą jak kryzys kubański. Okazało się no, oczywiście, że Meliczycy się nie, nie poddali rozegrała się, rozegrała się bitwa, przegrali, wszyscy mężczyźni zostali wymordowani kobiety i dzieci zostały sprzedane w niewolę. Spadanie nie pomogli wówczas. No i to jest między innymi także, także przykład tego, że sojusze międzynarodowe bywają bardzo, bardzo zawodne. A dlaczego, a Pana zdaniem, o tych mechanizmach nie uczy się nas w szkołach, nie mówi się o nich obywatelom w mediach głównego nurtu? Z dwóch przyczyn. To nie jest tak, że to jest wiedza zabroniona już dzisiaj, bo w dzisiejszych czasach jest trudno zabronić dostęp do wiedzy, chociaż widzimy, że na nasilają się takie próby cenzury. I, i, I narzucania pewnej, no, pewnego, powiedzielibyśmy, koniunkturalizmu, poprawności politycznej, to się nazywa fachowo w języku angielskim cancel culture, czyli kultura, możemy to przetłumaczyć jako kultura wykluczenia ale to jest jakby temat na osobną, na osobną rozmowę. Natomiast dlaczego się o tym, o, te, o tym nie mówi? Ponieważ nasza historia jest budowana na micie romantycznym, jest budowana na pewnych takich mitach, na pewnych takich kalkach, które odwołują się do emocji, nie odwołują się do myślenia racjonalnego. I oczywiście możemy powiedzieć i zrzucić winę na wszystkich naokoło, na że to zaborcy przecież pisali historię w okresie XIX wieku, że to zaborcy wpływali na polski, także na, na ten polski system kształcenia, Edukacji, że chcieli jak najbardziej no, takiego, powiedzielibyśmy, zwycięstwa emocji nad rozumem, aby Polacy zawsze byli tymi nierozumnymi, którymi trzeba rządzić, Ale tak oczywiście nie jest. To także takie, powiedziałbym, skłonności i cechy charakteru narodowego Polaków do uwypuklania tych rocznic, które są związane z cierpieniem, smutkiem, z klęskami, z porażkami, nie tylko militarnymi, w ogóle w relacjach, w relacjach międzynarodowych. Proszę zobaczyć na kanon lektur, lektur szkolnych. Jesteśmy w okresie maturalnym. Myślę że także, że warto zwrócić uwagę na to, jakie jacy autorzy są są, no, Wzięci na piedestał w tradycji, w, te, w tradycji polskiej, no właśnie ci. Zresztą mówi się tak pół żartem, pół serio, że nie, że nie ma właściwie. Żadnej lektury, lektury polskiego autora, która nie zawierałaby w, siebie, w sobie jakiegoś elementu cierpienia, jakiegoś elementu także klęski. Samo określenie Gloria Victis, chwała zwyciężonym, nie zwycięzcom, ale zwyciężonym, która stała się przecież takim zawołaniem polskich, polskich elit, elit narodowych, jest czymś, co, co rzutuje na to, że ten, ta, ta perspektywa realistyczna jest wypierana. Co nie znaczy, że oczywiście nie istnieje, że nie można dzisiaj poczytać czy posłuchać tych, tych autorów, ale proszę zobaczyć, że dzisiaj każdy, kto y, y, chce próbuje przynajmniej w przestrzeni publicznej wyłamywać się z rządowej narracji, wyłamywać się z oficjalnie narzucanej, bardzo brutalnej zresztą, brutalnie narzucanej narracji, jest dzisiaj absolutnie kancelowany, jak to się już zaczęło mówić, czyli stosuje się wobec niego ostracyzm, ostracyzm społeczny i ostracyzm jakiś towarzyski, próbuje się takie coś wprowadzać, taką quasi cenzurę w, w tym zakresie i to absolutnie nie, nie służy polskiej racji stanu, absolutnie nie służy polskiemu interesowi narodowemu. 25 kwietnia bieżącego roku szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział coś takiego: Chcemy zobaczyć Rosję osłabioną do tego stopnia, by nie mogła robić tego rodzaju rzeczy, które robi, napadając na Ukrainę. Koniec cytatu. Proszę odszyfrować te słowa. No myślę, że nie jest to specjalnie trudne do odszyfrowania. Chodzi o y, maksymalne osłabienie i gospodarki rosyjskiej, i rosyjskich sił zbrojnych, aby nie były w stanie pełnić, no, powiedzmy, takiej roli partnerskiej, u, e, ewentualnie u boku, u boku Chin i y, y, oddziaływać na, na wpływy, wpływy amerykańskie. Tu oczywiście wiemy doskonale, że mniej więcej od 2000 od lat powiedzmy 2008-2011 Stany Zjednoczone dokonały takiego przeorientowania strategicznego na, na obszar Indo-Pacyfiku, że to Chińska Republika Ludowa jest postrzegana jako główny przeciwnik geostrategiczny Pekinu, a nie Federacja, przepraszam, Waszyngtonu, a nie Federacja Rosyjska. Niemniej jednak ta perspektywa. W której od 1996 roku, od czasu sformowania Szanghajskiej Piątki, a później od 2001 roku Szanghajskiej Organizacji Współpracy, to Rosja jest bardzo ważnym partnerem chińskim, a Chiny bardzo ważnym partnerem rosyjskim. I kwestia tego taktycznego sojuszu, czy tego małżeństwa z rozsądku, jak niektórzy mówią, czy związku z rozsądku, jest niezwykle niebezpieczna dla Stanów Zjednoczonych. I dlatego z punktu widzenia interesów państw anglosaskich, czy tego sojuszu pięciorga oczu, o którym się mówi, Czyli, czyli mamy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Nową Zelandię i Australię. Wiadomo, że trzeba przerwać ten sojusz, a jeśli się go nie da przerwać, to jednego z tych partnerów, tego słabszego oczywiście tak maksymalnie osłabić, aby nie był w stanie efektywnie pomóc. Chińskiej Republice Ludowej w tym przypadku, w przypadku ewentualnego starcia, starcia z, z, z takiego powiedzielibyśmy już starcia hegemonicznego między Stanami a Chinami. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby Rosja nie była w stanie zagrozić interesom amerykańskim w Europie, aby nie otworzyły drugi, aby Rosja nie otworzyła drugiego frontu. Myślę, że o to głównie chodzi Stanom Zjednoczonym, aby Rosję na tyle osłabić, aby przez, kil, przez no, wiele lat nie była w stanie realnie zagrozić, zagrozić, Otwarciem drugiego frontu, gdyby doszło do konfliktu militarnego między Chinami a Stanami Zjednoczonymi na Indo-Pacyfiku, no i aby też Rosja, osłabić Rosję, oczywiście, także na Bliskim Wschodzie. Na naszych oczach rodzi się nowy porządek świata. Jak my mamy grać o to, żeby nie skończyć na ołtarzu interesów mocarstw? No, tu się mogę tylko powtórzyć. Mogę powiedzieć, że. Chodzi o to, abyśmy prowadzili politykę wielowektorową, politykę balansowania, abyśmy przede wszystkim nie wchodzili do jakiegokolwiek większego konfliktu zbrojnego jako pierwsi, abyśmy nie wchodzili w pierwszym szeregu do jakiegokolwiek konfliktu militarnego w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest moim zdaniem naczelna, powinna być naczelna zasada strategiczna dla państwa polskiego, ponieważ pomijam już kwestię tego, że Polska nie jest dzisiaj przygotowana do dużej wojny i to mówię jako porucznik rezerwy, jako człowiek, który w ciągu ostatnich kilkunastu Lat kilkanaście razy był na różnego rodzaju ćwiczeniach, szkoleniach, zwiedziłem i, i, i różne i poligony i jednostki wojskowej, także jednostki liniowej. Wiem, jakie jest podejście, do, jakie było przynajmniej do niedawna podejście do szkolenia rezerwistów, jaki jest słaby poziom wyszkolenia rezerwistów, jak bardzo słabo są przygotowane rezerwy. Na, na wypadek wojny i kwestia także i oporządzenia i uzbrojenia, i kwestia zapasów wojennych i kwestia rezerw strategicznych na wypadek wojny, więc zdaję sobie z tego doskonale sprawę i wiem, że to nie byłoby absolutnie no byłoby to tra tragedią, wielką tragedią, gdyby doszło do jakiejkolwiek większej większej wojny, większego konfliktu zbrojnego na terytorium naszego, naszego państwa. Uważam, że to jest absolutnie priorytetowa kwestia, czyli prowadzenie polityki wielowektorowej, polityki balansowania, polityki Polityki odchodzenia od, od, od możliwości wejścia w, jak, w jakikolwiek większy konflikt, a jednocześnie, oczywiście, zbrojenia się, oczywiście przygotowywania społeczeństwa do, do trudnych czasów, bo te trudne czasy wiążą się nie tylko z konfliktami militarnymi, ale z tych zagrożeń jest znacznie więcej. Mam na myśli kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także już bardzo poważne zakusy. Właściwie, chyba nie ma większych wątpliwości, że od, od 4 maja tego roku po rezolucji Parlamentu Europejskiego, w jaką stronę będzie szła Unia Europejska, w jaką stronę będą Niemcy parły, czyli w stronę europejskiego państwa federalnego. No niech każdy się zastanowi, czy chciałby żyć w państwie, gdzie główne skrzypce grają, grają Niemcy, które będą konsekwentnie, moim zdaniem, realizowały koncepcję metelo europy A czy Pana zdaniem, jest możliwe porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po osłabieniu Rosji? Myślę, że w stosunkach międzynarodowych żadna opcja z góry nie jest wykluczona. Myślę, że jeżeli dojdą do władzy realiści w Stanach Zjednoczonych, którzy zrozumieją, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie może tak się zdarzyć nie będą miały interesów w tym, aby toczyć otwartego konfliktu z Chinami, to może dojść do podziału stref wpływów. To nikt tego nie, nikt tego nie dzisiaj nie jest w stanie wykluczyć i powiedzieć już tak ekspresji z verbis w sposób otwarty i, i, i taki profetyczny, że na pewno takiego sojuszu nie będzie, a na pewno będzie wojna. No nie, oczywiście, że nie. Nawet Graham Allison, który napisał książkę na temat, w której no, wprowadził pojęcie pułapki desa Kidesa że co prawda to, to, to zagrożenie, jego zdaniem, jest całkiem, całkiem spore takiej taki konfron, konfrontacji, ale i sam, sam tytuł książki, był Skazani na wojnę. To mimo wszystko w historii udawało się uniknąć pułapki Toki Dydesa, czyli, czyli włączenia. Włączenia się mocarstw rywalizujących o hegemonię, toczących właśnie ten konflikt hegemoniczny do bezpośredniej konfrontacji. E, oczywiście są różne czynniki, które mogą, mogą tutaj powodować, że, że nie, nie będzie tego. To jest kwestia nie tylko współzależności gospodarczej, bo widzimy, że mamy raczej do czynienia z deglobalizacją niż, niż z pogłębieniem globalizacji w tym duchu amerykańskim. Ale to właśnie może być kwestia podziału stref wpływów, podziału świata na różne strefy globalizacji, na różne prędkości globalizacyjne. I to. Upatruje jako jeden z tych wielu możliwych czynników, które mogą prowadzić do pokoju, a nie wojny. To teraz trochę w inny, inny, inny rejon nas przeniosę. Chodzi o to, co opisuje w swojej książce Soszana Zuboff: Wiek kapitalizmu i vigilacji. Ona tam stawia taką tezę, że w tej chwili toczy się ogólnoświatowa wojna między dużymi korporacjami cyfrowymi, technologicznymi, a obywatelami. Postępuje kontrola, inwigilacja, nadzór ograniczone są prawa obywatelskie. I czy to nie jest tak, że dzisiaj koncentrujemy się na tej wojnie konwencjonalnej, a ucieka nam zupełnie z pola widzenia właśnie ta wojna w przestrzeni cyfrowej? Co pan na to? No, myślę, że medium głównego nurtu niewątpliwie to ucieka. Natomiast w, także w tej debacie, która jest toczona w kręgach intelektualnych w Polsce, mówi się o tym, mówi się o tym, że od 2001 roku, czyli od tych ataków terrorystycznych? Na, na Stany Zjednoczone, na Pentagon i na Światowe Centrum Handlu. One stały, one stały się swego rodzaju takim wyzwalaczem, takim katalizatorem, niektórzy mówią, że pretekstem do absolutnego ograniczania takiego w długiej perspektywie oczywiście absolutnego ograniczenia praw obywatelskich. Mówimy to o Patriot Act i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście te prawa obywatelskie są systematycznie ograniczane, a inwigilacja służb specjalnych, także nie, nie tylko tych państwowych, ale tych, tych będących. Różnego rodzaju instytucje wywiadowczych instytucji no, służ i, i sprzętu służącego do inwigilacji będącego w dyspozycji prywatnych korporacji, no jest zastraszająca. Zastraszająca i widać to nie tylko po Chinach, gdzie najczęściej się tutaj przywołuje ten przykład systemu kredytu społecznego, systemu monitoringu, rozpoznawania twarzy, no taki system, powiedzielibyśmy, wykraczający poza wyobraźnię, którą miał George Orwell w swoim 1984 roku. Natomiast Mm Natomiast rzeczywiście tak jest, że, że w mojej opinii ja na, na, swój, na swój że tak powiem, prywatny użytek nazywam to cyfrowym totalitaryzmem. I ten cyfrowy totalizm, który nadciąga bardzo dużymi dużymi krokami, jest często niewidoczny, a jednym z katalizatorów były nie tylko zamachy terrorystyczne i ta słynna osłabiona już wojna z terroryzmem, o której dzisiaj się już mało pamięta. Proszę zobaczyć w media głównego nurtu, kto dzisiaj mówi o wojnie z terroryzmem. Kto mówi o tym takim powiedzieli? Byśmy antyterrorystycznym sojuszu amerykańsko-francuskim w krajach Sahelu. To tylko specjaliści o tym mówią, którzy się tym zajmują i to monitorują, ale opinia publiczna już o tym zapomniała zapomniała o talibach, zapomniała o, zapomniała o Al-Kaidzie i o wielu innych organizacjach. Natomiast natomiast pandemia COVID-19, wszystkie lockdowny w bardzo, powiedziałbym, taki skuteczny sposób przetestowały były takim, powiedziałbym, stres testem dla wielkich korporacji, dla rządów mocarstw tego, aby przetestować, przetestować no, mówiąc tak kolokwialnie, przykręcanie śruby społeczeństwu i, i wzięcie pod zdecydowanie większą kontrolę to społeczeństwo. Jeżeli ja dzisiaj um, słyszę tę debatę w Unii Europejskiej, która mówi o konieczności centralizacji polityki w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego, no to nie spodziewam się absolutnie niczego dobrego tutaj. Przeprowadził pan ostatnio wywiad z ambasadorem Rosji w Polsce. Część osób zarzuca panu, że w wywiadzie nie ma trudnych pytań, że wpisał się pan w promowanie rosyjskiej propagandy, co szkodzi polskiemu bezpieczeństwu. Co pan na to? Przeprowadziłem wywiad z ambasadorem Federacji Rosyjskiej jako badacz, jako badacz Rosji, jako badacz współczesnych stosunków międzynarodowych. Podobną prośbę, tak, właściwie taką samą prośbę, wystosowałem do ambasady Ukrainy z prośbą o rozmowę z ambasadorem Andriem Deszczycą. Wywiad z ambasadorem Siergiem Andriewem prze, przeprowadziłem 27 kwietnia tego roku i był on przeprowadzony w celach badawczych. Jest to materiał źródłowy, jest to materiał historyczny. W powodzi... Tej propagandy, którą obserwujemy w mediach głównego nurtu, gdzie praktycznie argumenty strony rosyjskiej są w ogóle niesłyszalne, uważałem, że jako osoba, która się od kilkunastu lat naukowo zajmuje badaniem Rosji, rosyjskiej polityki bezpieczeństwa, taki materiał będzie mi bardzo przydatny, a jeżeli będę się mógł z nim spodzielić z innymi badaczami, z innymi osobami zainteresowanymi stosunkami międzynarodowymi, to, to tym lepiej, podobnie jak potencjalnym wywiadem z, z ambasadorem Ukrainy. Co to znaczy, że nie było trudnych pytań. No, w Mojej ocenie były trudne pytania, natomiast jeżeli ktoś oczekuje zachowania ze strony ze strony mojej jako badacza, podobnego jak na przykład Moniki Olejnik w, w programie w jednej z amerykańskich stacji, no to, no to nie, no to, ja, to nie jest moja rola. To nie jest moja rola i tak naprawdę nikt nie broni dziennikarzowi X czy Y pójść i poprosić o taki wywiad. Myślę, że ambasada nie odmówi takiego wywiadu. Zresztą bracia, bracia Karnowscy przeprowadzili taki wywiad tuż przed tą otwartą inwazją rosyjską z, z ambasadorem Andrzejewem i jakoś nie mieli z nie mieli jakichś moralnych dylematów, żeby już w trakcie tej otwartej inwazji taki wywiad na łamach tygodnika sieci opublikować. Ja kompletnie nie rozumiem tego oburzenia. Uważam, że jest to próba cenzurowania badaczy. Uważam, że jest to próba cenzurowania środowiska intelektualnego. I absolutnie przeciwko temu protestuję. Absolutnie nie żałuję, że przeprowadziłem ten wywiad. Jest to bardzo ciekawy moim zdaniem materiał, w której wbrew temu, co próbują, próbuje się wmówić opinii publicznej, pojawiło się kilka nowych, fajnych takich Widziałbym takich skojarzeń geopolitycznych, chociażby jeśli chodzi o koncepcję Rosji Wyspy Wadimacymburskiego. Kilka nowych rzeczy niewątpliwie tam się, tam się pojawiło, zwłaszcza tych dotyczących przemodelowania gospodarki Federacji Rosyjskiej. Myślę, że można to próbować interpretować jako właśnie koncepcję Rosji Wyspy Wadimacymburskiego. Myślę, że dla każdego analityka zajmującego się Rosją, każdego kto się analizuje rosyjską myśl geopolityczną, to to jest, to jest bardzo ciekawe, żeby wysłuchać tego stanowiska ambasadora. Nie tylko tego, zresztą, co mówi o tym przemodelowaniu gospodarki, ale także o potencjalnym możliwości konfliktu zbrojnego między naszymi krajami, czy kwestii powszechnej mobilizacji w Rosji. Myślę, że było tam kilka ciekawych naprawdę wątków, a, a dla badacza, tak jak powiedziałem, geopolityki czy myśli politycznej, no to takie dosyć ciekawe, może nie fajne, to, to, to złe słowo, ale ciekawe skojarzenie z koncepcją Rosji wyspy Wadimacemburskiego, jeśli chodzi o to przemodelowanie rosyjskiej gospodarki. I myślę, że to, to, to było to było wartościowe ja powiem szczerze, gdy usłyszałem o tych te głosy oburzone, e, opowiadała mi o nich, siedząc je e, na Twitterze Magda, moja żona, to pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to żeby ktoś z tych krytyków e, pana za ten wywiad poszedł do, poprosił ambasadora m, Stanów Zjednoczonych w Polsce, pana Marka Brzezińskiego, i po prostu poszedł i zadał mu trudne pytania, na przykład. Jeśli chodzi o treść książki, jego ojca Wielka Szachownica, o to, jak przebiegała i dlaczego interwencja w Panamie w 1989 roku, czy w Iraku, czy chociażby o ten kryzys kubański z 1962 albo o wojnę z obywatelami toczoną przez Google razem ze wspólnotą wywiadów amerykańskich. Uh, co pan na to, gdyby? Taki wywiad zrobić z, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to świetny pomysł i myślę, że taki cykl rozmów z ambasadorami byłby czymś ciekawym. Jeśli mi tylko y, czas i zdrowie pozwolą, ale oczywiście także, jeżeli będzie taka aprobata ze strony, y, ze strony właśnie ambasad, to, y, to y, być może będę kontynuował to. Na razie oczywiście gwoli tutaj pełnego obiektywizmu czekam na odpowiedź ze strony y, y, pana ambasadora Andrija Deszczycy. Jeżeli będzie taka wola strony ukraińskiej, to Przeprowadzę ten wywiad równie obiektywnie, jak przeprowadziłem ten wywiad z ambasadorem Andrzejewem. Natomiast co do wywiadu z ambasadorem USA, no to myślę, że na zasadzie symetrii wypadałoby również poprosić ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej o, 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 taką, o, taką wywiad, o taki wywiad z ambasadorem tego państwa i myślę, że wtedy mielibyśmy pełny, pełniejszy tak. może, nie pełny, ale, ale pełniejszy, pełniejszy obraz. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Eee, I ostatnie pytanie. Przy okazji tej rozmowy z ambasadorem Rosji odezwały się głosy o pańskiej rzekomo, rzekomej agenturalności przywołuje się między innymi pański, y y y y pański e właśnie ten wywiad. E zresztą, e zresztą. Przepraszam, przywołuje się pa pański wywiad z Aleksandrem Duginem, który zrobił pan e jakiś czas temu pracę w wyższej szkole przedsiębiorczości i biznesu w e ostrowcu Świętokrzyskim wszystkim gdzie ponoć pracują, byli oficerowie szkoleni w Związku Sowieckim. Niektórzy nawet próbują doszukiwać się u pana jakichś rosyjskich korzeni, które według nich tłumaczyłyby, jak to nazywają, miękki stosunek do Rosji. Co by, im, co by pan tym krytykom odpowiedział i czy ma pan postawione jakiekolwiek zarzuty ze strony państwa polskiego, to czy się wobec pana jakieś postępowanie wyjaśniające? No dobrze, to na tak, na tak rozbudowane pytanie to, 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 to wy, wypada, wypada kilka słów słów tutaj odpowiedzieć. Konkretnie, konkretnie, oczywiście żadnych zarzutów wobec państwa polskiego aparatu ścigania wobec mnie nie ma. Jestem czynnym biegłym sądowym. Więc takich zarzutów absolutnie być nie może. Nigdy ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani żadna inna służba nie odebrały mi poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych. Posiadałem takie, takie poświadczenie także do tych naj, najpilniej strzeżonych tajemnic, że tak to określę, czyli do klauzuli ściśle tajne. Byłem weryfikatorem wojskowych służb informacyjnych z ramienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nigdy żadnych. Ża oczywiście, żeby być w ogóle tym weryfikatorem, żeby otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa, musiałem przejść długą procedurę sprawdzającą przez, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nigdy mi to poświadczenie bezpieczeństwa nie zostało oddane. Ja swoje poglądy utrzymuję od kilkunastu lat, mówię o poglądach geopolitycznych, na, na mniej więcej tym samym diapazonie, na tym, w tej samej skali, więc, więc to, że ja tutaj mówię o konieczności porozumiewania się z Rosją, to nie jest tak, że to, te poglądy się u mnie pojawiły rok temu czy 24 lutego tego roku. One są od kilkunastu lat, pracując w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jako analityk w latach 2006-2010, tam z przerwą na, także na, na służbę wojskową. E, takie, no, Uważałem, że miałem takie poglądy, z czym się oczywiście też prezydent Lech Kaczyński nie zgadzał. To nie zmiało faktu, że moja praca była doceniana, była także tutaj można powiedzieć okraszona awansami w pracy. Także tutaj, tutaj nigdy, nigdy problemu z tym nie było. Prezydent Lech Kaczyński zresztą był bardzo otwarty na, na, można powiedzieć, różne opinie. Uważał, że należy stworzyć specjalny zespół analiz bieżących w kancelarii prezydenta, który będzie prezentował inną optykę niż podaje Ośrodek Studiów Wschodnich czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych czy piony analityczne służb specjalnych, i to się udało. Prezentowaliśmy często różne opinie od, od wspomnianych przeze mnie ośrodków. Więc nie było to traktowane jako agenturalność, wręcz, wręcz odwrotnie, było to, to inne spojrzenie, było traktowane jako wartość dodana, taka analityczna wartość dodana i to w żaden sposób nie, nie, ograni, nie ograniczało mojego dostępu do informacji niejawnych, do informacji ściśle tajnych, do, um, bycia, to znaczy do bycia weryfikatorem, czyli między innymi do, także do wysłuchiwania czy przesłuchiwania oficerów, także starszych oficerów wojskowych, Służb informacyjnych, czy to wywiadu, czy Konwywiadu, czy Biura Spraw Wewnętrznych w Więc jeżeli wie Pan, jeżeli komuś się daje dostęp do tak wrażliwych informacji o lokalach kontaktowych, o agenturze, także agenturze wojskowych służb informacyjnych poza granicami kraju, jeżeli komuś daje się przysłowiowy dostęp do ucha, no, nie prezesa, ale prezydenta, to, 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 to znaczy, że, że ktoś chyba na, na tym, nad tym miał kontrolę i doszukiwanie się jakiejś agenturalności jest, jest niczym innym jak po prostu paranoją i, i szpiegomanią. Co do wywiadu z Aleksandrem Duginem, oczywiście, no ja zajmuję się zawodo, zawodowo, jestem nauczycielem akademickim, jestem, tak to się ładnie mówi, pracownikiem badawczo-dydaktycznym obecnie, tak się to, to określa. W związku z tym naturalną rzeczą jest, że jeżeli zajmuję się Rosją, zajmuję się rosyjską myślą geopolityczną, no to byłoby co najmniej dziwne, gdybym nie starał się dotrzeć do źródeł do źródeł nie czytał literatury rosyjskiej nie czytał nie jeździł do Rosji nie brał udziału w konferencjach w Rosji nie jeździł na wizyty studyjne do Rosji i wreszcie nie starał się porozmawiać i zrobić wywiadów z no, czołowym, czołowym przedstawicielem, no właściwie na, no, można powiedzieć, że najbardziej płodnym i obecnie najwybitniejszym rosyjskim geopolitykiem, jakim niewątpliwie jest Aleksander Dugin. Ja się z Aleksandrem Duginem w większości spraw nie zgadzam, natomiast, natomiast dla rzetelności badawczej i dla kolejnych prac swoich badawczych i artykułów naukowych i monografii, w tym monografii o myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina, która ukaże się w tym roku ostatecznie, y, zrobiłem taki wywiad i on, się, on, on będzie użyty. Jest, jest użyty właściwie już w, w, w tej książce, która jest. Na razie, jest na razie w rękopisie, więc nie, absolutnie nie, nie rozumiem tego, z, tego, tego zdumienia, jakiegoś zaskoczenia. Zaatakował mnie za ten wywiad, za ten wywiad Łukasz Jasina, obecny rzecznik minister, prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uważał, że nawet wezwał na Twitterze, bodajże, jak, jak dobrze pamiętam, do, aby, aby ludzie nie czytali tej książki o myśli Aleksandry Dugina. No to, jest, to jest przykład takiego skrajnego romantyzmu, na zasadzie takiej, że jeżeli zamkniemy oczy, no to za. Zagrożenie minie. Tak? Jeżeli prze, nie będziemy czytać o myśli geopolitycznej rosyjskiej, to rosyjska geopolityka nie będzie nam w żaden sposób zagrażać. No to, jest, to jest spojrzenie absolutnie, to jest absurdalne spojrzenie. To jest na zasadzie takie, jak nie będziemy czytać o historii Niemiec, to Niemcy nam nigdy nie zagrożą. No to jest mniej więcej ten sposób myślenia. Co do pracy w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, to mogę tylko tyle powiedzieć, że. Jakiekolwiek zarzuty, które były kierowane w przestrzeni publicznej, spotkały się z natychmiastową reakcją uczelni, i, i wszystkie te osoby, które to formułowały publicznie, wycofały się z tych zarzutów. W, na tej uczelni pracują byli oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byli oficerowie policji, w tym bardzo znany negocjator policyjny, jeden z najsłynniejszych polskich negocjatorów policyjnych, nadkomisarz Dariusz Loranty. Pracuje były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego pan pułkownik Mąka no i mogłem tutaj wymieniać między innymi pan generał generał Anatol Wojtan były szef dwójki w sztabie generalnym wojska polskiego więc jeżeli ktoś próbuje dyskredytować ludzi którzy naprawdę osiągnęli w swoim życiu bardzo dużo i swoim życiem i swoją pracą po, że tak powiem, poświadczyli, że są wierni Polsce, że są wartościowymi obywatelami, że są bardzo wartościowymi ludźmi, także, no to wystawia sam sobie świadectwo, tak naprawdę. Warto zadać pytanie tym osobom: co zrobiły dla Polski? Tak? Jeżeli ktoś dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj próbuje takie zarzuty, zarzuty formułować. No i wreszcie. Chyba ostatnie to pytanie, które pan zadał, to, to kwestia tego miękkiego stosunku do Rosji. Ja nie mam miękkiego stosunku do Rosji, dlatego że nigdy nie opowiadałem się za sojuszem z Federacją Rosyjską. To od tego zacznijmy. Są środowiska rzeczywiście prorosyjskie w Polsce, które widziałyby bardzo chętnie odtworzenie układu warszawskiego. Ja uważam, że byłoby to szkodliwe i na dzisiaj i raz, że szkodliwe i że zupełnie nierealne. I uważam, że należy. Ja jestem rusorealistą, ja się w taki sposób właśnie pozycjonuję jako rusorealista, natomiast zdaję sobie doskonale sprawę, że wahadło w tej, w tej debacie publicznej w Polsce jest bardzo mocno wysunięte w jedną stronę, i każdy, kto nie jest rusożercą, że tak powiem, czy rosjożercą. To jest traktowany jako przysłowiowa, przepraszam za kolokwializm, ale onuca, ruski agent i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, że używanie tego typu epitetów, jak już wspomniany ruski agent, onuca i jeszcze, jeszcze, jeszcze innych by się, by się pewnie trochę znalazło, służy bardzo, bardzo skutecznie władzy do. Kneblowania poglądów osób niewygodnych, osób, które wyłamują się z tej narracji takiej oficjalnie obowiązującej. Jeżeli ktoś dzisiaj ma się za polskiego intelektualistę i próbuje cenzurować w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które idą pod prąd po prostu rządowej, rządowej narracji, no to tak naprawdę skazuje się na prędzej czy później niebyt, bo kultura wykluczenia, to co anglosasi określają mianem cancel culture, o czym, o czym już powiedziałem, czyli tworzenie takiego ostracyzmu wobec osób niepoprawnych politycznie, prędzej czy później dopadnie te osoby, które dzisiaj są zwolennikami tej, tej kultury wykluczenia. Wiemy doskonale z historii, że rewolucja zjada swoje dzieci, a wielkim, wielkim, powiedziałbym, skarbem naszej kultury i naszej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej jest wolność słowa. Jeżeli ktoś dzisiaj Walczy z wolnością słowa, to walczy z kulturą polską, z cywilizacją łacińską, walczy z podstawami, na których zbudowane jest państwo polskie. Jeżeli w Polsce ma zapanować taki zamordyzm, jak jest, jak jest w Chinach czy, czy w Rosji, no to właściwie to czym się będziemy różnić w tym momencie? Czym się różnić będą elity tych, tych państw? Ja nie jestem prorosyjski, absolutnie nie uważam, że Polska powinna. Budować relacje z Federacją Rosyjską na takich samych zasadach jak z Republiką Federalną Niemiec. To nie jest tak, że Rosjanie nam wyświadczyli więcej krzywd niż, niż Niemcy, albo Niemcy więcej niż Rosjanie, bo trudno ten rachunek win wycenić. To nie, jest, to nie są kwestie wymierne. Ale myślę, że gdybyśmy spojrzeli na całą historię, to zobaczmy od kiedy mamy konflikty z, z Rosjanami, od kiedy z konflikty z Niemcami, jak to się kończyło w historii. I myślę, że skoro można było dokonać. Normalizacji relacji z Niemcami, to można również dokonać normalizacji relacji z Rosją i nie wymaga to żadnej, żadnej, że tak powiem, żadnego miękkiego stosunku, tylko normalnego, pragmatycznego podejścia. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Leszek Sykulski, doktor nauk o polityce, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję panu bardzo i dziękuję Państwu za uwagę. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy Masz Świadomość już za tydzień, we wtorek, w kolejnym numerze Tygodnika Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl. Oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.